Siemanko, ja jestem Lucek. Zagrajmy sobie dzisiaj w Need for Speed The Run. Fantastyczna gra, niesamowita fabuła. Możemy pojeździć, no, tak na dosyć ciekawym poziomie. Fajny dosyć sposób sterowania tymi samochodami. No i musimy przejeżdżać przez tam kolejne etapy tej gry. Więc pograjmy sobie trochę. No i niestety, tak jak widzicie, Need for Speed The Run działa tak jak działa, raczej nie działa. No i co my tu mamy? Need for Speed Rival. Fantastyczna grafika swego czasu, rozpierdzielało mnie jak ta gra wygląda. I zobaczmy sobie jak dzisiaj wygląda. Pamiętam, że zawsze gdy przejeżdżałem przez most, taki tutaj jest jeden taki długi most, zawsze tam miałem spadek FPS-ów, bo doczytywał się świat. I właśnie z doczytywaniem tego świata w grze był problem, u mnie przynajmniej na komputerze, bo w pewnym momencie można było wpaść pod mapę, z tego co pamiętam. Myślę, że to częściowo przez jakieś tam niedopracowanie w grze, ale w głównej części był to mój słaby komputer. To było jakiś czas temu, nie wiem czy to nawet nie był jakiś... To chyba z 13 roku jest ten Need for Speed. Coś tak mi się wydaje. Jeśli tak, a myślę, że na 80% tak, jeśli to jest Need for Speed z 13 roku, to ma on już trochę lat. I mamy tutaj kilka fajnych samochodów odblokowanych już. Ja sobie je odblokowałem oczywiście. I możemy wybrać sobie z pomiędzy dwóch kategorii. Możemy być policjantem, albo możemy być tym ścigantem. I każda z tych frakcji ma swoje... moce jakby, ale większość tych mocy są do siebie bardzo podobne. Coś długo mi się przełącza na gliniarza, nie wiem czemu. Tak jakby gra się zawiesiła czy coś. Tak, wygląda, że gra się zawiesiła i trzeba będzie ją znowu zrestartować, tak jak The Run'a. Nie wiem, coś się z tymi Need for Speedami albo co, albo u mnie na komputerze coś to nie działa. Plus jest taki, że w tym Need for Speedzie chociaż uruchamia się menu główne. To jest duży plus, bo w The Run'ie się nawet to nie chciało uruchomić. Ja miałem jakoś teraz specjalną zawartość do pobrania w tej grze. Nie wiem, co to robiło. Z tego co pamiętam, większość samochodów tutaj prowadziło się bardzo podobny pyk. A trochę kasy mam, więc powinno mi wystarczyć jako takie ulepszenie? Nie. Jednak nie wystarczyło. Muszę sobie pozarabiać kasy, żeby... Ale pojeżdżę tym samochodem, bo mi się podoba. No i weźmy sobie... Czy ktoś tu jeździ? Nie. Gracze w sesji, jestem sam. No, nie ma się co dziwić, gra już trochę na rynku jest. Jeśli się nie pomyliłem co do tego 13 roku... No to szmat czasu, kilka latek. Chodźmy sobie na jakiś wyścig. Tam pobiłem rekord Veneno. Nie wiem, jak mogłem... Znaczy, Veneno wygląda całkiem spoko z tyłu, ale jeśli spojrzymy na ten samochód od przodu... Trzeba przyznać, że gra wczytywała się bardzo długo. I wow. Czy wy widzicie to, co ja? Ja mam wrażenie, że mam 30 FPS-ów? Poważnie? Nie może być. Czekajcie, musimy to sprawdzić, ale takie mam wrażenie. Korekcja garu, zmycie... 30 FPS-ów tylko? Ale takie mam wrażenie, że coś tutaj jest nie tak z tą płynnością gry. Nie wiem, gdzie tutaj... Tu nie ma list o FPS-ach. Może powinienem wyjść do menu głównego, ale już nie chcę... Nie chcę mi się... Dobra, jedźmy tak. Naprawdę, mam wrażenie, że 30 FPS-ów. What the f... Ej, lol. No? Ej, no nie wiem. Serio? Ej, bez kitu. Wow. Znaczy, gra wygląda bardzo ładnie nawet dzisiaj. Tutaj nie ma co ten, ale... Kurde, no tylko... Ej, nie, no coś tu chyba jest nie tak.
dajcie znaka w komentarzach. No wydaje mi się, że spokojnie można było tę grę odpalić w 60 FPS-ach, a tutaj jakieś takie marne 30, jakbym grał na konsoli albo coś. No dobrze, ale jesteśmy blisko tego mostu, o którym wam mówiłem. Tutaj jak się przejeżdża przez stację, to się naprawia samochód, uzupełnia się nitro. Możemy się tutaj z kimś ścigać na ulicy, jak ktoś chce. No i możemy sobie pojechać... O, pościg. Radiowozy mnie gonią, no. I tak, tu jest ten słynny most, na którym miałem problemy. Tutaj możemy sobie także wyskoczyć fajnie gdzieś. Tutaj się skakało chyba. I tutaj możemy sobie zrobić jump. Samochody jakoś tutaj dziwnie w dół lecą, ale spoko. Teraz nie ma oczywiście żadnych problemów, ale... No te 30 FPS, no nie wierzę w to. Poważnie, ja nigdy tego nie zauważałem. Jak można mieć w takiej grze 30 FPS? Jezu! To niemożliwe, że to jest tu zablokowane. Naprawdę, ja byłem pewny, że tu jest zawsze te 60. Jak można mieć... Przynajmniej, nie wiem, no jak na moje oko, to tu jest 30 i... Chyba możecie sobie zobaczyć odcinek z Need for Speed 2015. No to tam mamy ewidentnie 60 FPS-ów, jest wszystko takie super płynne, no nie? No tutaj widzicie, że nawet nie ma jakichś tam ustawień co do tego. No, dla mnie to wygląda dziwnie. No ale co do samej rozgrywki, przede wszystkim Rivals po nieudanym, moim zdaniem, Need for Speedzie 2012, czyli Most Wanted 2012, a czy frajda z rozgrywki tam była poniekąd, bo był taki podobny do Burnouta i dawał sporą dawkę emocji. Okej, okay, ale sposób prowadzenia samochodów, jak mi się zapamiętał, jeszcze sobie wrócimy do tamtej gry. Ale tamta gra stała się dla mnie takim przykładem, jak nie powinny się prowadzić samochody w grach arcade'owych, czyli tutaj w Need for Speedach powiedzmy. No i właśnie Need for Speed Rivals był takim NFS-em, w którym po Need for Speedzie 12 bardzo spodobał mi się sposób prowadzenia tych samochodów. Wiecie co, kurde, niemożliwe, że nie mam tych 60 FPS-ów. Nie no, boli, wiecie co? Okej, gdyby to była konsola, spoko, byś tam nie przyczepiał do tego, ale na PC-cie, czyli jeszcze w grze tak długo się ładuje, no jest strasznie, strasznie. Teraz jak wyszedłem sobie z garażu tutaj na drogę, no to gra załadowała się bardzo szybko, ale jak ten pierwszy raz wbiłem do świata, to się wczytywało długo. Mimo wszystko grafika wygląda bardzo ładnie, to trzeba przyznać. Gdzieś tutaj na samochodzie są kropelki wody, zobaczcie sobie. Tak, ładnie są animowane felgi, ładnie są animowane felgi graficznie. No nie ma się do czego przyczepić nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj ta gra wygląda bardzo ładnie. Teksturki są bardzo ostre, gdzieś tutaj latają jakieś listki. Bardzo ładnie wygląda ten świat, podoba mi się. Wszystko jest takie, nie można powiedzieć, że cukierkowe. Ale też nie jest tak super poważnie z tą grafiką, nie? Nie jest taka jakaś smutna, jest spoko po prostu, tak? Dla mnie jest naprawdę bardzo ładna grafika, nawet dzisiaj. No, chyba zresztą widzicie też na nagraniu, że wygląda to spoko i nie ma się do czego przyczepić. Jedynie co, to te FPS-y, które naprawdę kują w oczy. Bez kitu. Może pobiera jakąś modyfikację kiedyś i sobie jeszcze popróbuję. Może teraz wyszła jakaś tam ulepszona modyfikacja przyspieszania tej gry, czy zwiększania klatkarzu, bo... No jest troszeczkę ból dupy. Zwłaszcza jeśli się przesiądziesz z jakiejśkolwiek innej gry, gdzie masz taką dynamiczną rozgrywkę jak tutaj i tam miałeś 60 FPS-ów. Tivolt mi ostatnio powiedział, że jeśli przesiądę się na 144 Hz, czyli 144 FPS-y także, to już nigdy nie będę chciał wrócić na 60 FPS. Podejrzewam, że różnica jest taka jak między 60 FPS-ów a 30 FPS-ów, czyli mamy takie straszne spowolnienie na 30 FPS-ach, naprawdę. Dodatkowo na 30 FPS-ach mamy inny problem. W grach dynamicznych, takich jak właśnie ten Need for Speed, jest straszne opóźnienie kontrolera wobec tego, co się dzieje w grze. Czyli jeśli ja sobie skręcam, to mam jakieś tam większe opóźnienie, niż jakbym miał grać przy 60 FPS-ach w tą grę, nie? Więc to jest też kolejny problem, który niestety w tej grze istnieje. W grach ogólnie, które mają 30 FPS-ów, czyli na wszystkich konsolach, większość gier tam... Grałem w Horizon Zero Dawn na PS4 Pro i tam miałem maksymalnie te 40 czy 50 FPS-ów. Tutaj jest ich 30 i to jest odczuwalne. Naprawdę widać to.
I jest coś źle z tym. No ale już dobrze, no koniec z tymi FPS-ami, no ile można gadać o tym samym. Przejedźmy się może, przejdźmy sobie jakiś wyścig, tu mnie coś namierza policja, jakimś impulsem mnie trafili. Ja tu też powinienem mieć jakieś te akcje chyba, albo to nie ten Need for Speed, bo może w... Nie, to chyba w Hot Pursuit'cie było, że można było... A nie, ja też coś tu mam, tylko mam niewyposażone w tym samochodzie. No i pyk, jesteśmy... Możemy zaczynać w Kenizegu. Mam nadzieję, że będę miał tu innych przeciwników. Oni chyba tak zawsze startowali jakoś od tyłu. Pyk. Pojechał Aventador, Super Veloce, Veneno i Ferrari. La Ferrari chyba? No i co to jest? Aventador jakiś chyba też może Super Veloce. I od razu możemy Turbosa włączyć. To się włączało. A na padzie. O, shit. Czekajcie, jak to się... To jest kamera. O, właśnie, tu mamy tylko dwie kamery. W sumie niepotrzebna w tych Need for Speedach. Czekajcie, bo tak? Nie, to jest hamulec. Ohoho, jest, jedziemy. Cyk, proszę. Ui! Włączyłem sobie turbo, doładowanie jakieś tam. O kurczę, trochę tutaj samochodem rzucało na tej górce. Ale udało mi się wszystkich wyprzedzić. I też zauważyliście przed chwilą, że tak dziwnie się doczytywał teren. No jest dalej z tym problem, są drobne przecinki, słuchajcie. Są drobne przecinki w tej grze, także... To nie jest kwestia też sprzętu, że czasami te gry nie działają dobrze. Czasami jest tak, że nie działają dobrze, bo są zrobione nie najlepiej i nie ma co tu ukrywać. Mogłyby być zrobione czasami fajniej, a tu się okazuje, że po kilku lat, jak już sprzęt jest 6 razy lepszy od tamtego, na którym grałem wcześniej, na którym mi ta gra lagowała mocniej, to nawet na tym sprzęcie są jakieś tam drobne przycinki, które jesteś w stanie zauważyć. Nie przeszkadza to jakoś tam bardzo, można sobie grać normalnie, ale no... Nie jest to takie zauważalne, więc... Pyk, turbosa sobie włączamy. Ciekawe, czy te... Ciekawe, czy te doładowania włączają się też... Odnawiają się też, jak się przejedzie przez stację, tak się zastanawiam. No, ale sposób prowadzenia samochodów jest w porządku. Można do tego szybko przywyknąć. Nie wiem, jakiś czas temu odpaliłem sobie tego Need for Speeda i tak pograłem, chwilę pojeździłem, powiedziałem, nie, no coś tu nie gra. Ale tak teraz sobie zagrałem. Jest w porządku, no kurczę, ciężko mi tutaj się do czegoś przyczepić. Wiecie się, okej, tak? Mamy taki leciutko driftujący styl, nie jest to Need for Speed Hot Pursuit z 10 roku, no bo tam się cały czas driftem jedzie i te samochody skręcają jak... O, shit, zagłuszył mnie. Nie, jakąś minę mi zostawił. Ho, ho, ho. Dobra, to ja go tutaj teraz... Ekstra! Rozbiłem się, czyli zniszczyłem całkowicie samochód i muszę powrócić do garażu, żeby wybrać inny. Mamy tutaj możliwość personalizacji samochodu. Pamiętam, jak przed premierą tego Need for Speeda twórcy się chwali, że będziemy mogli dostosować swój samochód! Niesamowicie! Nie... Można sobie zmienić kolor, okej, okay. Można sobie wybrać sposób, znaczy styl tego koloru, tak? Możemy sobie dobrać jasność, ale jeśli chodzi o tuning wizualny, jaki był sugerowany przez twórców wtedy, że moglibyśmy go sobie zmieniać, nie, tu nic takiego nie ma poza kolorem. Jeśli mówię tu jakiś tam zderzak, znaczy, kurde, prawda jest taka, że te zderzaki, spoilery, wloty, powietrza i inne rzeczy, które jarały nas kiedyś w Need for Speedzie, Undergroundzie i potem w Carbonie, teraz to jest totalny obciach mieć taki samochód. I czasami gdzieś tam widzicie na ulicach takie auto, okropnie to wygląda. I to wcale nie ma wstydu, że w tych nowych Need for Speedach ten tuning jest jakiś inny, czy gorszy, czy tam ten. Ale... W nowym Need for Speedzie Paybacku, czy tam w Need for Speedzie 15 też, był bardzo fajny ten tuning. Był taki, wiecie, na czasie po prostu. Jakieś tam obniżenie, mogliśmy koła dać w negatywie, mogliśmy z samochodem zrobić ciekawe rzeczy, poszerzyć, tak? A nie jakieś tam zderzaki, spoilery i inne gówno. Oglądaliście teraz moją serię z Need for Speed Underground jakoś na... Nie wiem, na wiosnę nagrywałem teraz odcinki. I mogliście chyba zauważyć, że coś tam kuźwa nie gra, no, z tą grą, coś tam nie pasuje. No, to po prostu się czasy zmieniły i teraz co innego jest na czasie i tyle. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, moi drodzy.
Boję się wziąć teraz samochód policyjny, radiowóz, żeby mi znowu gry nie wywaliło. Więc o, tutaj mam jakiś wynik do pobicia czy coś. Ktoś mnie tu rozwalił. Zobaczmy, czy będę w stanie pokonać. Bardzo ciężko jest rywalizować tutaj ze znajomymi, bo czasami już te czasy po tym czasie, Jezu. Czasy dzisiaj są już tak wyśrubowane przez tych znajomych, że ciężko będzie coś tutaj nadrobić. Spróbujmy. Mam teraz McLarena P1. Samochód jest już mocno ulepszony w moim garażu. Wow! Zważywszy na to, że on już bez ulepszania fabrycznie jest bardzo szybki, to jeszcze w tym Need for Speedzie możemy go sobie jakoś wzmocnić dodatkowo. Woo! To jest fajne, w tych Need for Speedach bardzo to lubię, że możemy tak szaleć tymi samochodami. Że możemy robić to, czego nie możemy robić w normalnym życiu. Jakieś tam drifty przy 300 km na godzinę, przy 250. O, tutaj mogę sobie uzupełnić nitrosa, szkoda. Cyk, cyk, cyk. I turbosa, pyk. To jakiś skrót był, czy coś. Wow! No to już chyba nie pobije tego czasu. Zobaczmy, mój samochód jeszcze żyje? Nie, no jeszcze ma sporo zdrowia, także jest git. A tutaj gdzieś powinna być stacja, gdzie mogę sobie uzupełnić chyba nitro, z tego co pamiętam. Policaje mnie gonią. Okej. Nie, no bardzo w porządku. O, shit! Bardzo w porządku się jeździ tymi samochodami, można się przyzwyczaić bardzo szybko, wręcz błyskawicznie, jeśli przesiądziecie się z jakiejś innej gry wyścigowej. Jeździ się w porządku, dla nikogo nie powinien być to większy problem, aby opanować te samochodziki tutaj. I uwaga! Cyk! Lecimy! Woo! Dawaj hybrydo. O, i turbo też się uzupełniło. Dobrze, na stacjach benzynowych się jednak uzupełniają te power-upy. Świetnie. Och, mało brakowało. No nie, turbo, ładuj się szybciej. Bo ja nie mam czasu. Turbo, turbo, turbo. Turbo, turbo, turbo. A, już zakręt. Okej, i tutaj mamy zakręt. Może za zakrętem tu będzie jeszcze jeden zakręt. O, tu był skrót. A, dobra, już pojadę szosą. To jest w końcu samochód czasowy, cholera. Turbo! O, aż wyskoczył. Wow, okej. Dobrze. Nie! Dobra, jest stacja, przejdziemy przez stację znowu. Okej, i ach, turbo mi się odnowiło, znaczy uzupełniło, ale nie odnowiło. Okej. Ja tu w ogóle nawet gazu nie puszczam w tej grze. Na zakrętach daję po hamulcu i skręcam, żeby wszedł w drift. Może powinienem trochę tego gazu puścić czasami, żeby lepiej zakręt wziąć. O! Tutaj będziemy mieli już autostradę, to możemy od razu turbo włączyć. Pyk! Elega! O, meta już jest. Dobrze. I co, udało mi się pobić czas? 3.12. A, udało mi się pobić czas swój, ale ktoś miał tam 3.02. Gdybym się nie rozbił i przejechał przez stację i cały czas używał nitra, to pewnie bym jeszcze nawet zdobył pierwsze miejsce, ale no ciężko jest zdobyć taki wynik już, bo tutaj czasy już to ślubowane są grubo. No ale udało mi się pobić swój wynik, więc po takim czasie to jest całkiem niezły wynik. Ho, ho, ho. Pyk. Zobaczcie, jak to pędzi. Ops, ops. No i pokazałem. Chciałbym pokazać wam jeszcze tą policję, żebyśmy sobie przypomnieli, ale kurczę, no nie za bardzo to działa, jak widzicie. Policją mogliśmy ścigać przestępców, czyli mamy takie same eventy jak przestępcy, chyba też możemy się ścigać, jakby jazda na czas do celu chyba, coś takiego było. Oczywiście możemy ścigać przestępców, strzelać do nich impulsem, przestępcy mogą zostawiać miny o takie jak tam. I właśnie chyba policjant na nią wjechał. Nie, to nie, nie wjechał. No to zaraz może znowu wjechać. Za mną jedzie, co to jedzie? Bugatti? Nie, LFA chyba. I patrzcie, jedzie za mną.
I mina, cyk, dostał miną. Teraz mogę sobie zwiewać. I turbo jeszcze mu dołożymy, kurczę. Nie ma szans. No więc tak to wygląda, ale jak się przyjrzeliście, grafika ma kilka mankamentów. Z tyłu w tym McLarenie P1 nie jestem pewny, czy rzeczywiście mamy takie kulerki, ale zobaczcie, one są tak śmiesznie doklejone, no nie? Widzicie tutaj, gdzie są światła między... No tam, no tutaj gdzieś wydech światła, widzicie, tak? To tam takie jest taka siateczka i za tą siateczką jest taki cooler jakby od procesora w PC-cie. Zawsze mi się to tak kojarzyło. I one się nie obracają, one tam po prostu są i... To... Nie wiem, czy tak jest rzeczywiście w McLarenie. Nie przyglądałem się nigdy z bliska, jeszcze nie widziałem McLarena P1 na żywo, więc ciężko mi powiedzieć, czy tam coś takiego jest. No ale tutaj w grze jest. I wygląda to źle. Mogli to jakoś tam zacieniować, żeby nie było widać tych elementów w środku. No bo po co ma to radzić tak w oczy? No. Albo już nie, jak tam coś by było, to żeby to się coś tam obracało może, czy... No nie wiem. Są takie drobne pierdołki, do których można się przyczepić, jeśli chodzi o grafikę, ale to nie jest jakiś tam wielki problem. Nie przeszkadza to w ogóle w odbiorze gry i można się bawić fajnie. Tylko ja mam taką największą uwagę, już tak podsumowując, do tych 60 fpsów. Gdyby te 60 fpsów tutaj było tak, to naprawdę grałoby się dużo przyjemniej. Tak? Jest to gra jednak dynamiczna, gdzie dużo się dzieje i raczej chcielibyśmy, aby ta rozgrywka była dużo płynniejsza niż to, co oglądamy tutaj, nie? Jednak, bo grafika i sprowadzenie samochodów, działanie tej gry, do działania tej gry też mógłbym się troszeczkę przyczepić, bo też były problemy z nią, nie? Tam wcześniej. Więc tak, jak dla mnie jest to gra, do której można sobie powrócić i pograć, jeśli ktoś z was chce. Z tym, że musicie mieć na uwadze, że trzeba będzie się troszeczkę pobawić z jakimiś tam ustawieniami dodatkowymi. Ja tę grę odpalam tak, o jak się pobiera na Origina. I się od razu je, wiecie, odpala bezpośrednio z aplikacji i się tam nie bawię w jakieś ustawienia dodatkowe. Więc chcę wam po prostu pokazać, czy będziecie mieli z nią problemy, czy też nie. Jakieś tam drobne problemy miałem, ale no dało się ją uruchomić. To nie jest Need for Speed The Run, na szczęście. The Runa sobie nie przypomnimy, bo on mi od jakiegoś czasu już i na poprzednim komputerze i na tym komputerze po prostu nie chce się uruchomić. Jest to bardzo dziwne, nie wiem czemu tak się dzieje. Naprawdę nie wiem, teraz mam zupełnie inną konfigurację sprzętową, a pamiętam, że jeszcze na poprzednim komputerze było dokładnie to samo. Albo, że się gra włączała, przejechałem 500 metrów i się potem zawieszała i się wyłączała bezpośrednio. Także bardzo wam dziękuję, że byliście w tym odcinku. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze kolejne Need for Speedy, przypomnienie kolejnych Need for Speedów na moim kanale, jak one wyglądały, żebyśmy przygotowali się do przyjęcia Need for Speeda Paybacka. Trzymajcie się, na razie, hej!